Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Mosz, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części EKG. W naszym studiu Zygmunt Koskiewicz, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, były prezes PZU i Commercial Union, Jan Król, były wicemarszałek Sejmu, który przez pół roku przyzwyczaił się do przejścia w stan spoczynku. Teraz Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Chodzi o to, że za szybko jeździł, proszę Państwa, bo nie był kierowcą wcześniej przez parę lat. Sebastian Mikosz, były prezes PLL LOT, wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, starszy doradca w Société Générale. Proszę Państwa, na rynkach papierów wartościowych, tych, które nas najbardziej interesują, w tej chwili lekkie wzrosty, WIG 20,5%, w górę podobne wzrosty na rynkach zachodnioeuropejskich. Waluty, no cóż, niewielkie zmiany. Frank szwajcarski drożeje 0,07%, 3,42% wciąż. Euro 0,1%, 4,12%. Cena dolar amerykański na minusie 0,2%, 3,10%. No i to wszystko. EKG. Czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi? Kto się przygotował? Panie redaktorze, Jan zależy, Król, gdzie ucho przyłożymy. Bo jeżeli spojrzymy na wzrost płac, który w styczniu wyniósł 8,1%, w lutym niższy był 4,2%, no to można powiedzieć, że jesteśmy bogaci. Ale z drugiej strony jest taki towar powszechnie używany. Jajka. Jajka drożeją w sposób nieprawdopodobny. Już podobno złoty 50. Gdzie? No nie, proszę nie woływać wilka. Takie prasowe informacje. Proszę pana, był pan na targu ostatnio? Ostatnio nie byłem, ale w sklepie byłem. Jeszcze nie było złoty 50, ale, nie, dość, ale nie, na święta no, mają tyle kosztować. W sklepie te jajka porządniejsze, które przynajmniej tak się nazywają, że są od kur tam tych zielonych. Ale zgodzimy się, że jajka drożeją. Są powyżej złotego już od dawna. No, panie redaktorze, ale były po 60 groszy, po 50 groszy. Ale to proszę pana, z tych klat takich okropnych. Nieważne z czego. Jajko powszechnie używane. Średnia cena jajka bardzo rośnie. Jesteśmy przed świętami wielkanocnymi. I to spowoduje, że będziemy troszkę biedniejsi. Ale pan poszedł, panie ja marszałku, po najmniejszym. I uważa pan, że jajko nie będzie złoty 50 kosztowało? Proszę pana, czy pan, takie są prognozy. Czy pan jakąś ma hodowlę kur? Farmę ma nie, pan? Nie mam czy, hodowli kur. Nie mam hodowli kur. Natomiast od czasu do czasu spożywam jajka i je kupuję. Znaczy jajka może nie są najważniejsze, popatrzmy na to z tego punktu widzenia. Proszę pana, to zależy. Przed świętami wielkanocnymi. Popatrzmy na to z tego punktu widzenia. Lutowy wzrost płac był dokładnie równy inflacji. Co jasno oznacza, że wszyscy jesteśmy biedniejsi, ponieważ nominalnie płace przesuwają się w górę. Czyli no to te jajka powodują, że inflacja... Wpadamy w wyższe przedziały podatkowe, czyli tak zwany dochód rozporządzalny nam maleje. Czyli można powiedzieć na podstawie danych lutowych, że jesteśmy biedniejsi. Znaczy jesteśmy bogaci w tym sensie, że dług mamy tańszy i znacznie lepiej Sebastian Mikosz. Chciałem powiedzieć, rejtowany. Jako państwo jesteśmy bogaci. No ale rozumiem, ale że wtedy jako wszyscy obywatele, bo my płacimy za to, natomiast rzeczywiście w ostatnich miesiącach widać, że... Czyli taniej się możemy zadłużać, taniej się możemy tak, zadłużać. Żeby nie było, że tak, oczywiście... ktoś nam coś daje, proszę państwa. Nie, oczywiście to lepiej by było się nie zadłużać, ale realia są takie, że i rząd musi się zadłużać na bieżącą obsługę płynności swojej, czyli na to, żeby były pieniądze na koncie, ale i ma deficyt do sfinansowania i jednak ostatnie miesiące pokazują, że rynki finansowe nam ufają i rząd jest w stanie... bardzo sprawnie, Ministerstwo Finansów bardzo sprawnie się zadłużyć i ten dług bardzo sprawnie obsługiwać, taniej niż... Ale to jest niesamowite, jak potrafi się cieszyć z tańszego zadłużania się. Znaczy, to jest nie to. No, oczywiście to jest to powód jest do... Ale samo zadłużanie ale trzeba jest powiedzieć jedną rzecz. Obciążeniem totalnym. Cieszyć się można z wyższej wiarygodności. Jeżeli były dni, że polskie CDS-y były tańsze od francuskich, czyli ubezpieczenie polskich obligacji dokładnie to, kosztowało mniej niż ubezpieczenie francuskich, to jest to, to jest wiadomość, do to, z której się rzeczywiście należy cieszyć. EKG. Proszę Państwa, w pierwszej części audycji rozmawialiśmy o tym, czy premier Donald Tusk wbrew przeszkodom powinien dążyć do wprowadzenia reformy emerytalnej w kształcie, jaki Platforma Obywatelska zaproponowała. Sporo głosów na Facebooku, mogą oczywiście Państwo z nami rozmawiać za pośrednictwem Facebooka, facebook.pl/toke.fm, a także podglądać nas w internecie toke.fm.pl. I oto głos Waldemara Bocheńskiego. A co pan wicemarszałek Jan Król zrobił podczas jego kariery politycznej w barwach Unii Wolności, aby ten chory system emerytur mundurowych zmienić? Bo wiem, pan, ale wprowadziliśmy reformę, no właśnie. Co? No, oczywiście. No ale jaką wprowadziliście? SLD cofnęło przecież... Znaczy, 90,
97. Objęcie 97-2001. Reforma z 99 roku obejmowała wszystkich, także mundurowych. Miał być system pomostowy dla mundurowych, który miał wypełnić tą lukę od odejścia ze służby do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Sensie, tak, tak. Bogdan Bombolewski. Premier nie powinien niczego robić wbrew rozsądkowi. Już dziś znalezienie pracy przez 50-latków graniczy z cudem. Bagatelizowanie tej kwestii to całkowity brak rozsądku. Najpierw zachęcano młodych do wyjeżdżania z kraju, teraz płacz, że wyjechali. Brak wyobraźni, brak kompetencji do rządzenia. Za dużo dziś braków. No i tutaj jako odpowiedź chciałbym panu Bombolewskiemu zacytować dzisiejszy dziennik Gazetę Prawną, strona A5. Zresztą na pierwszej stronie już jest zapowiedź tego artykułu. Tani i wierny, pracownik 50+. Firmy coraz chętniej sięgają po osoby po 50, bo są one bardziej pracowite i lojalne niż młodsi. Przedsiębiorcy przyznają, że mniej im płacą, ale starają się to rekompensować szkoleniami i innymi bonusami. Co nie zmienia faktu, że zgadzam się z tym głosem, jeśli chodzi o problematykę zatrudnienia. Znowu będę wracał do tego jak do mantry. Otóż cały problem polega na tym, żeby dla tych osób, które będą tą reformą stopniowo obejmowane, stworzyć system kształcenia i dostosowywania się do potrzeb rynku pracy, tak żeby one tą pracę miały. W takim zawodzie, jaki będzie, na jakie będzie zapotrzebowanie, bo zupełnie inne badania opublikowane w którejś z gazet mówiły również, że praktycznie nie jest możliwym, żeby poza kilkoma specjalizacjami osoby, które kończą dzisiaj studia, w jakikolwiek sposób wiedzę nabytą na studiach wykorzystywały w czasie swojej kariery, a w ciągu 10-15 lat ta wiedza będzie zdezaktualizowana. Więc ten problem pracowania jest, pracowania do 67 roku życia, posiadania pracy, jest naprawdę poważnym problemem i częścią tej reformy. EKG. Proszę Państwa, a teraz chciałbym trochę pozawstydzać ludzi dorosłych, czy bardzo dorosłych już, listem Marcina Dudka. Tak, Marcina Dudka, przyszły świadomy inżynier chemik, tak, do mnie pisze. Jestem dość częstym słuchaczem pańskiej porannej audycji, jeśli czas mi na to pozwala, oczywiście. A jeszcze, drogi panie redaktorze Mosz, tak się do mnie zwraca pan student Dudek. Ładnie. Ale do rzeczy. Jestem studentem drugiego roku Politechniki Poznańskiej. W 2010 roku zdałem maturę już dzięki Bogu z obowiązkową matematyką, po czym składałem papiery na dwa kierunki: inżynieria chemiczna i procesowa oraz energetyka. Aktualnie studiuję ten pierwszy, czyli inżynierię chemiczną. Mój kierunek studiów wybierałem świadomie, robiąc rozeznanie najpierw w internecie, potem wśród znajomych. Udało mi się nawet spotkać z dziekanem mojego wydziału, żeby mógł się dowiedzieć z pierwszej ręki, co tak naprawdę zamierzam studiować przez najbliższe parę lat. Na studia przyjęto 120 osób. Do sesji po pierwszym semestrze przystąpiło około 100 i tak dalej. Dość już liczb. Prawie po dwóch latach znajomości ze studentami z mojego kierunku mogę z całą pewnością powiedzieć, że tak naprawdę 15-20 osób wie, co studiuje i co będzie ich czekało w przyszłości. Reszta studiuje po to, żeby po prostu coś studiować, ale ponieważ odczuwają presję albo odczuwają presję ze strony rodziny. To niestety dowodzi tezy postawionej przez jednego z pańskich gości. Wczoraj o tym mówiliśmy, proszę Państwa, że większość maturzystów podejmuje decyzje o studiach, kierując się niewłaściwymi powodami. Rodzina, znajomi, łatwość studiów, ilość wolnego czasu. Nigdy nie byłem zwolennikiem studiów odpłatnych, ale patrząc na większość moich koleżanek i kolegów z kierunku, po prostu krew mnie zalewa. Może rzeczywiście dla naszego systemu szkolnictwa wyższego byłoby lepiej, gdyby wprowadzić czesne dla tych, którzy prześlizgują się z roku na rok, nie wynosząc żadnej wiedzy z przedmiotów, które będą niezbędne w przyszłym zawodzie. Opcją też jest partnerstwo prywatno-publiczne pomiędzy uczelniami a firmami, również zaproponowane podczas pańskiej audycji. Firmy mogłyby sponsorować co zdolniejszych studentów na drugim czy trzecim roku studiów. Reszta tych, którzy, mówiąc kolokwialnie, olewają studia, płaciłaby za to nic nie robienie. I tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze jedna refleksja pana Marcina Dudka, studenta drugiego roku Politechniki. Edukacja, podobnie jak transport publiczny, system emerytalny czy służba zdrowia, to worek bez dna, zwłaszcza z naszą polską mentalnością. Nie da się ich zreformować bez zmiany świadomości społecznej. Najpierw trzeba zmienić podejście, potem ustanowić odpowiednie prawo, a na końcu czekać cierpliwie na efekty. Natomiast Polacy kombinują marudząc, że inni też kombinują. Władza ustanawia głupie prawo, a jak już wpadnie na dobry pomysł, to ugina się pod presją publiczną i wraca do punktu wyjścia. Natomiast mainstreamowe media to dokładne odbicie naszego społeczeństwa, właściwie tego, czego to społeczeństwo sobie życzy. Mało jest tak wiarygodnych mimo wszystko zróżnicowanych źródeł informacji, jak to KFM, choć radio to ma swój określony charakter polityczno-społeczny.
Gratuluję programu i życzę powodzenia. Marcin Dudek, przyszły świadomy inżynier chemii. No bardzo mądry list i bardzo mądry student. Po pierwsze wybrał kierunek ścisły, politechniczny i na pewno się nie musi martwić o pracę. Ale teraz spójrzcie panowie na rozgoryczenie tego młodego człowieka, że władza proponuje coś, prawda, co wydaje się rozsądne, mówi, że perspektywy są na przykład złe z jakiegoś tam powodu, proponuje rozwiązanie, określąc perspektywę lepszą w wyniku tego rozwiązania, potem się ugina, co nie ma akceptacji. Bo boi się przegrać wybory, prawda? Natomiast weźmy pod uwagę również fakt, że z 2 milionów młodych ludzi, którzy wyemigrowali, 1 milion wraca. To znaczy w tej chwili perspektywy pracy w Polsce istnieją. To nie jest tak, że tej pracy nie ma. Natomiast nie ma przystosowania ludzi z punktu widzenia ich wykształcenia i zawodu, które posiadają, którymi dysponują, do tego, czego rynek pracy oczekuje. I tu jest ogromne pole, że tak powiem, do wykonania. Znaczy, trzeba powiedzieć, że nigdzie na świecie takiego pełnego dostosowania nie ma. Oczywiście, że nie jest pytanie o margines. Są różne filozofie, no jest na przykład filozofia francuska, gdzie takie studia mają człowieka rozwinąć, a niczego nie nauczyć, a uczy się w pracy w istocie rzeczy. W pewnym uproszczeniu taki jest tamten model edukacji. Ale zgodzi się pan prezes, że nasza likwidacja matematyki na maturze była błędem, absolutnie, która powodowała, że ogromna część młodzieży no nawet nie była przygotowana w sposób podstawowy do podjęcia innych zawodów niż takie właśnie ogólnodostępne. Z całą pewnością dzisiaj rynki nagradzają te kraje, gdzie udział wyższego wykształcenia technicznego jest wysoki. Powinniśmy robić wszystko, żeby był on wysoki, choć z listu studenta Dudka wynika, że niekoniecznie większość decyzji wydawałoby się racjonalnych kandydatów na inżynierów jest rzeczywiście świadoma. Znaczy, pan inżynier porusza kilka wątków, bo jak rozumiem, tak, jego ostatni akapit dotyczący tego, że władza podejmuje decyzję, a potem się wycofuje, no to jest jakby szerokie dość i to dotyczy chociażby właśnie reformy emerytalnej, o której rozmawialiśmy, czy może dotyczyć, jak nie mam. Natomiast dotyka rzeczywiście niezwykle istotnego problemu, o którym wielokrotnie tutaj rozmawialiśmy, o dostosowaniu rynku edukacji, tej podaży, która jest na rynku, do realnych potrzeb. I w pewnym sensie tak, ja trochę może niepopularnie, ale odbiję piłeczkę w jego stronę. Bardzo się cieszę, że on ma taką refleksję, ale żadne państwo nie zastąpi autorefleksji rodziców, kolegów i możliwości wykorzystania dzisiejszych narzędzi informacyjnych, co on najwyraźniej zrobił. Myślę, że coraz więcej uniwersytetów jednak organizuje te tak zwane otwarte drzwi czy otwarte dni, gdzie można się dowiedzieć. I też nie dramatyzowałbym, bo w świecie bankowości była też niedawno jakaś ciekawa ankieta i w Londynie okazuje się, że w bankach inwestycyjnych pracuje najwięcej ludzi, którzy wykształceni są w historii sztuki. Tak? I jest to bardzo popularne, żeby studiować kierunek artystyczny, a potem pójść się zajmować finansami. Więc to nie znaczy, że ci ludzie są... Czyli zostaje artystą finansów. Artystów finansów. Zresztą no, tam niektórzy trochę parę obrazków takich narysowali, że potem nie wszyscy rozumieli, o co chodziło, ale jakby nie przekreślałbym tego. Natomiast apel kolejny do pani minister edukacji, pana ministra pracy i tak dalej. Nie ma w Polsce systemu wprowadzania studentów na praktyki zawodowe do firm. Większość uniwersytetów nie ma na przykład możliwości tego, żeby trzeci, czwarty rok, drugi rok był jednoroczną praktyką w firmie. Nie ma systemu, jak tego studenta opłacić, jak mu zapłacić ZUS, jak program zrobić. To jest coś, co na pewno by częściowo rozwiązało problem, o którym mówi pan Dudek, a z drugiej strony jest systemem, który się już od wielu lat sprawdza w różnych ale innych wiemy, krajach. Problem, moja propozycja. Problem polega na tym, że pana, często ministrowie przychodzą, no można powiedzieć w pewnym sensie z ulicy, no, dla niektórych jest to pierwsza praca, niemalże, więc oni też się muszą przygotować, przystosować, zanim coś wymyślą, to muszą poznać te główny walor swój prezentują pracują. Taką zasadę, że szybko się uczą. Tak, ja słyszę, minister, no się uczy, no przecież szybko się minister się uczy. Przecież to jest jeden z większych uczy. Skandali, moim przekonaniem. A kiedy ja zaczynałem pracę, to zazwyczaj mówiło się, jeśli dziennikarz młody, tak kiedyś było, mówi, że on się chce uczyć, to mówili mu, że na naukę to był czas na uniwersytecie, a teraz jest czas na pracę.